Dzień dobry Państwu. Aspirant sztabowy Katarzyna Mazurek z Komendy Powiatowej w Ząbkowicach Śląskich na kolejnym z cyklu spotkań z serii Senior Online. Dzisiaj bardzo ważny temat. Temat dotyczący samoobrony, czyli jak tutaj dwuczłonowa nazwa, samoobrona. Miejmy oczywiście nadzieję, że te tutaj wiadomości nie przydadzą się Państwu, jeśli chodzi o tą praktyczną wiedzę, jednakże pewne rzeczy trzeba wiedzieć. Przede wszystkim może powiem, jak to spotkanie będzie przebiegało. Na początek powiem parę słów, nie jest ono na żywo, będzie ono zamieszczone, będziecie mogli Państwo do tego spotkania wracać, jednakże pytania, jeżeli będziecie mieli do tego spotkania, proszę umieszczać tutaj pod filmem. Oczywiście z chęcią odpowiem, jeżeli będziecie mieli jakieś pomysły, będziecie mieli chęć wziąć udział w tego typu zajęciach. Oczywiście coś takiego zorganizujemy, jeżeli więcej osób będzie chętnych. Wszystko, byleby było bezpieczniej. Po pierwsze, na początek powiem parę słów o samoobronie, o jej zasadach, na tyle, no oczywiście, na ile wiem. Następnie dzięki naszemu tutaj współpracy, naszej współpracy z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych imienia Hipolita Cegielskiego w Ziębicach pokażemy parę takich podstawowych chwytów samoobrony, które mogą się Państwu przydać w sytuacjach zagrożenia ze strony innych osób gdzieś w miejscu publicznych. Miejmy nadzieję oczywiście, że nie będziecie musieli z tego korzystać, jednakże lepiej wiedzieć niż nie wiedzieć, czujecie się wtedy pewniej, a to również jakby ma znaczenie. Przede wszystkim po pierwsze, najlepszym tutaj jakby podstawową zasadą samoobrony jest unikanie ataku. Powtarzam, unikanie ataku. No oczywiście, ale w jaki sposób my możemy tego ataku unikać, zapytacie mnie. Nie chodźmy w ciemnych miejscach, bardziej odludnych miejscach. Staramy się takich miejsc unikać. Nie chodźmy sami w takie miejsca przede wszystkim. Bierzmy ze sobą koleżankę, kolegę, idźmy większą grupą. Pamiętajmy, że przestępcy przede wszystkim okradają osoby, które idą same, korzystają z tej okazji, wybierają osoby słabsze od siebie, starają się unikać miejsc jasnych, miejsc, gdzie są kamery, gdzie są świadkowie, gdyż to wszystko doprowadzi do ich rozpoznania, a następnie doprowadzi do ich ukarania. Jeżeli mamy taką możliwość, chodźmy w miejscach oświetlonych, chodźmy w grupkach mniejszych bądź większych, wtedy jesteśmy mniej narażeni na taki atak. Druga sprawa, nasza postawa. Jeżeli jesteśmy wyprostowani, jeżeli idziemy pewnym krokiem, jeżeli patrzymy przed siebie, nie gdzieś obok, tak, to wydajemy się bardziej pewni siebie, wydajemy się bardziej sprawni fizycznie i przez to jesteśmy jakby mniej narażeni na stanie się ofiarą, gdyż taka osoba otacza się jakąś taką, można powiedzieć, aurą, która powoduje, że ten sprawca wybierze inną osobę, która będzie skulona, jakby przepraszała w tym momencie tak naprawdę cały świat idącą chodnikiem, tak? Wtedy będzie bardziej pewny siebie, będzie wiedział, że ta osoba albo tego nie zgłosi, albo nie zareaguje w tak szybki sposób jak inna. Nawet jeżeli nie mamy tej pewności siebie, wyprostujmy przynajmniej na tyle, na ile oczywiście możemy. Starajmy się wyprostować, starajmy się iść bardziej pewnym krokiem. Jeżeli napotkamy osobę na drodze, tak, która żąda od nas pieniędzy, tak, proszę, 2 złote na piwo. Jeżeli nie mamy ochoty, nie dawajmy tych pieniędzy, starajmy się powiedzieć krótkie nie. Nie mam, nie dam, nie tłumaczmy się, nie wchodźmy z taką osobą w dyskusję, gdyż może to doprowadzić do deeskalacji, sytuacji i w tym momencie możemy stać się ofiarą tego przestępcy, który jak mu nie damy tych 2 złotych, zabierze nam całą torebkę, zabierze nam cały portfel, tak, i niestety albo będziemy musieli wypróbować te techniki, które za chwileczkę przedstawię z różnym skutkiem, chociaż lepiej oczywiście być przygotowanym na tego typu działania, albo okaże się, że no jednak staniemy się ofiarą tego przestępcy. Po drugie, pamiętajmy, tak, deeskalacja i ucieczka. Jeżeli mamy możliwość ucieczki, zawsze wybierajmy ucieczkę od tego sprawcy, tak? Krzyczmy pomocy, starajmy się tutaj jakieś osoby, które są niedaleko nas, w jakikolwiek sposób zaalarmować. Pamiętajmy, świadkowie zawsze spowodują w tym momencie to, że ten sprawca się wycofa. Może nie zawsze, ale bardzo, bardzo często, wiem to z doświadczenia, on stara się być nierozpoznany. Im więcej świadków, tym większa szansa na rozpoznanie go przez policję, przez dane osoby, a następnie pociągnięcie do odpowiedzialności. Czyli jeżeli na przykład, powiedzmy, taki sprawca
żąda od nas torebki, nie ma nikogo wkoło, czujemy się zagrożeni, uznajemy, że nie jesteśmy w stanie nic w tym momencie zrobić, odrzućmy tą torebkę kawałek dalej. On po nią pójdzie, a my w tym czasie mamy szansę na ucieczkę. Pamiętajmy, nasze zdrowie fizyczne, tak, nasze życie jest wartością nadrzędną, wartością w tym momencie najważniejszą i przede wszystkim to starajmy się chronić. Jeżeli widzimy, że komuś coś złego się dzieje, tak, alarmujmy o tym policję, alarmujmy inne osoby, wtedy taka osoba również przy świadkach przypuszczam, że tak naprawdę się wycofa. Druga sprawa, jeżeli już czasami dojdzie do tego kontaktu fizycznego, pamiętajmy, że to nie jest tak do końca jak w filmach, jak gdzie pokazują różnego rodzaju sztuki walki, które zawsze działają i zawsze prowadzą w tym momencie do jakby tutaj powstrzymania tego sprawcy. Są jednak miejsca, które są bardziej wrażliwe od innych. I jako osoba słabsza w tym momencie, jeżeli napadłby mnie na przykład silniejszy mężczyzna, pamiętajmy, że czy osoba starsza, tak, a osoba młodsza mnie napada, silniejsza fizycznie, sprawniejsza fizycznie, możemy te miejsca wykorzystać. Przede wszystkim są to oczy. To są jedne z najbardziej wrażliwych miejsc w ciele człowieka. Starajmy się na początek na nich skupić i trącać je na tyle, żeby ta osoba odpuściła lub przynajmniej na tyle odpuściła, żebyśmy kolejny raz mieli czas na ucieczkę. Następnie gardło, pachwiny i przerodzenie u mężczyzn. Tak, jest to dolegliwość bólowa, która spowoduje przynajmniej na chwilę dezorientację tego napastnika, a nam da po raz kolejny, mówię, czas na ucieczkę, bo tu nie chodzi do końca, żeby tą osobę obezwładnić, żeby ją pokonać, tak, żeby być górą, tylko żeby z tej sytuacji po prostu uciec. Tak? Pamiętajmy, że w tej sytuacji jesteśmy osobami słabszymi, także jeżeli nawet będzie taka sytuacja, że no nie wiem, pokonamy w jakiś tam sposób tego sprawcę, przynajmniej obezwładnimy na chwilę, ten czas wykorzystajmy na ucieczkę, gdyż nigdy nie wiemy, czy on nie posiada przy sobie jakichś niebezpiecznych narzędzi, jakiejś broni, czy w zaroślach nie czai się gdzieś jego kolega, który tylko czeka na moment, żeby wybiec i mu pomóc. Tego nie wiemy, także każdy możliwy moment wykorzystajmy na ucieczkę i wezwanie pomocy. Od razu również dzwońmy na policję, gdyż tylko i wyłącznie w tych przypadkach policja ma szansę złapania takiego przestępcy. Nie starajmy się również tutaj dać mu jakiejkolwiek nauczki, gdyż to tak naprawdę do niczego nie będzie nam służyło. Przede wszystkim deeskalacja, ucieczka, wezwanie pomocy. To są najbardziej takie, można powiedzieć, najwłaściwsze sposoby radzenia sobie z tą sytuacją. Również możemy wykorzystać wszystko, co mamy pod ręką. Wszystko może tak naprawdę okazać się dobrą laską, którą mamy, żeby zachować dystans, długopis, torebka. Wszystko to użyte we właściwy sposób, tak, wobec tego sprawcy może dać nam niezbędny czas na ucieczkę. Nie będę tutaj dłużej może na ten temat mówiła, gdyż nie chcę Państwu zakłócać tutaj tego odbioru tych krótkich filmików. Są to naprawdę króciutkie filmiki pokazujące obrazowo, w jaki sposób można wykorzystać chwyty, żeby uwolnić się i uciec przed danym sprawcą. Zostały one nakręcone tutaj dzięki współpracy właśnie z klasami policyjnymi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziembicach im. Hipolita Cegielskiego, także ślicznie dziękujemy. Tutaj również, jeżeli by Państwo mieli taką, no nie wiem, ochotę lub potrzebę, bardziej potrzebę, tak? I okaże się, że więcej z Państwa tą potrzebę będzie miało. Możemy takie zajęcia z samoobrony oczywiście zorganizować i przeprowadzić, tylko trzeba tutaj pod tekstem napisać, że macie pod tym filmikiem, tak? Napisać, że chcecie tego, że potrzebujecie tego. Postaramy się oczywiście coś w tym momencie zorganizować. Pamiętajcie, że również my jesteśmy dla Was. Tak, my chcemy, żeby tych zdarzeń z Waszym udziałem było jak najmniej i chcemy, żebyście byli w tym momencie bezpieczni, żebyście czuli się bezpieczni, bo jak czujecie się bezpieczni, Wasza postawa wykazuje właśnie, powoduje tą deeskalację, to co wcześniej mówiłam, pewność siebie, tej osoby, która idzie chodnikiem, patrzenie prosto w oczy powoduje, że ten złodziej, ten przestępca odpuści sobie. W większości przypadków on po prostu sobie odpuści. Tak? Także zachęcam do obejrzenia tych krótkich
filmików, jeżeli będziecie mieli Państwo pytania, jeżeli będziecie chcieli tego typu zajęcia przeprowadzić w formie nie online, tylko twarzą w twarz, jeżeli potrzebujecie tego typu zajęć, dajcie znać pod filmikiem, postaramy się coś zorganizować w najbliższym czasie. A do usłyszenia za miesiąc. Do zobaczenia.